Over the horizon. Kupa piasku. Kiedy żeśmy wyszli na przerwę, w rogu na podwórku szkolnym zobaczyliśmy wielką kupę piasku. Co to jest, proszę pana, ta kupa piasku? Niech pan powie, zapytał Gottfried Rosoła, który jest naszym opiekunem, ale to nie jest jego prawdziwe nazwisko i kiedyś wam opowiem, dlaczego go tak nazywamy. Robotnicy właśnie ją przywieźli, odpowiedział Rosół. Piasek będzie potrzebny do prac remontowych, które wkrótce rozpoczną się w pralni. Możemy się na niej pobawić, proszę pana, możemy? Spytał Rufus. Rosół pomyślał, potrapał się po nosie i powiedział. No dobrze, ale bądźcie grzeczni i nie zapominajcie, że to ja odpowiadam za tę kupę piasku. Bardzo żeśmy się ucieszyli i pobiegliśmy pędem do kupy piasku. Nawet Ananiasz poleciał razem z nami. Ananiasz jest najlepszym uczniem w klasie i pupilkiem naszej pani. Zwykle na przerwie nie bawi się z nami, tylko powtarza lekcje. Zrobimy zamek, powiedział Joachim. Jestem świetny w zamkach. Jak byłem na wakacjach, na plaży był taki konkurs i mogłem dostać nagrodę, gdyby mi się chciało. Żebyście wiedzieli. Daj nam spokój ze swoimi zamkami, powiedział Maksencjusz. Najfajniej jest kopać doły. Wykopiemy wielki, wielki dół, taki jak ten, do którego w lecie wpadł mój tata. Nie, powiedział Eusebiusz. Zrobimy drogę z mnóstwem tuneli i pobawimy się samochodzikami. Tak będzie śmieszniej. A może by stawiać babki? Spytałem. A czym ty chcesz stawiać babki, idioto? Zapytał mnie Eusebiusz. Cofnąłem się szybko, bo Eusebiusz jest bardzo silny i lubi dawać kolegom w nos. No, a ja jestem trochę kolegą Eusebiusza. Ale cofając się, potrąciłem Alcesta. A jak się potrąci Alcesta, to zawsze leci na ziemię coś do jedzenia. I teraz też tak się stało. Jego kanapka upadła na piasek. Masłem na dół. No pięknie! Krzyknął Alcest. Brawo! I popchnął mnie, bo z kanapkami Alcesta nie ma żartów. Szczególnie, kiedy są z masłem. Słuchajcie, chłopaki, powiedział Gottfried. Jak będziemy się kłócić i wykupiać, to Rosół nie pozwoli nam bawić się na kupie piasku. A zresztą ta kupa piasku jest dość duża, żeby dla wszystkich starczyło miejsca. Gottfried miał rację, więc Alcest odszedł na bok, obrażony, i zaczął rękawem wycierać piasek z kanapki. Maksencjusz i Gottfried wzięli się do kopania dołu, rękami, bardzo szybko, a Joachim i Rufus zajęli się swoim zamkiem. Dookoła zrobimy mur z wieżą na każdym rogu, wiesz? A w środku dom dla tych, co mieszkają w zamku, tłumaczył Rufusowi Joachim. Kleofas i Eusebiusz pracowali nad swoją drogą z tunelami. Ja próbowałem stawiać babki prawym butem, ale nie za bardzo mi wychodziły. A Ananiasz stał i na nas patrzył. Było bardzo fajnie. Ej! Krzyknął Joachim. Przestańcie rzucać piasek z waszego wstrętnego dołu na mój zamek! No, powiedział Rufus, kopcie sobie dół, jeśli chcecie, ale piasek zostawcie w środku. Zamek? Jaki zamek? Spytał Gottfried. Wy to nazywacie zamkiem? Wolne żarty, wygląda jak porcja pire. Mój zamek jest ładniejszy od waszego dołu, odpowiedział Rufus. Od kiedy to jest twój zamek? Spytał go Joachim. To ja wpadłem na pomysł, żeby zbudować zamek. To ja mogłem wygrać nagrodę na plaży, jakby mi się chciało. Ty jesteś tylko do pomocy. Wtedy Rufus z całej siły kopnął zamek nogą. No to patrz, co robię z twoją porcją pire, powiedział. Gottfried się roześmiał, a wtedy Joachim, strasznie zły, zaczął spychać piasek do dołu, który wykopali Maksencjusz z Gottfriedem. A Ananiasz się darł. Przestańcie! Przestańcie! Okulary wpadły mi do dołu! Ale nikt nie zwracał na niego uwagi. Gottfried zaczął tłuc po głowie Joachima, który go kopał. Maksencjusz dalej kopał dół z Ananiaszem, który chciał odnaleźć okulary. A Rufus rozgarniał piasek rękami, mówiąc: zbuduję przepiękny zamek z mnóstwem niesamowitych wież. Zobaczycie! Zabieraj stąd swój zamek! Zawołał Eusebiusz. Nie widzisz, że jest na mojej drodze? W nosie mam twoją drogę, powiedział Rufus. Wtedy Eusebiusz nabrał w ręce pełno piasku i rzucił Rufusowi w twarz. Mikołaj! Krzyknął Kleofas. Przez te twoje babki zawalił się mój tunel. Chcesz dostać w ucho?
więc walnąłem Kleofasa w głowę prawym butem. Z tym, że oczywiście nie było w nim mojej nogi. A potem przyszły starsze chłopaki. Zawsze jest to samo. Bawimy się grzecznie ze sobą, a oni przychodzą i nam przeszkadzają. Ej, dzieciaki! Zawołał jeden chłopak. Co wy tam robicie? Patrzcie, jaka kupa piasku! Powiedział drugi. Odlotowa! Zachwycił się jakiś grubas. Zabawimy się, chcecie? Przyniesiemy trochę piasku do klasy i zrobimy kawał Bibiemu. Bibi to pan de Prefleurie, ich nauczyciel geografii. Aha, ucieszył się inny. Nieźle to wymyśliłeś, Bob. No, dzieciaki, spadajcie stąd. Jeszcze czego, powiedział Eusebiusz. Byliśmy tu przed wami. Kupa piasku jest nasza. Dostaliśmy ją od Rosoła. Jak chcecie mieć kupę piasku dla siebie, to znajdźcie sobie inną. Chcesz klopsa mikrobie? Spytał chłopak. A wtedy Eusebiusz kopnął go z całej siły w kostkę. I chłopak złapał się za nogę i obiema rękami zaczął podskakiwać, płacząc. Nie po moim zamku! Nie po moim zamku! Krzyknął Joachim, który znowu wziął się do pracy. I to prawda, że jego zamek wyglądał jak porcja pire. Myślę, żeby nie wygrał nagrody na plaży. Nawet gdyby mu się chciało. To już, chłopaki, wywalamy ich! Krzyknął jeden ze starszych. I wtedy zrobiło się niesamowicie, bo wszyscy zaczęli się bić, sypiąc sobie w twarz piaskiem. Nie dotykajcie mnie, nie dotykajcie mnie! Krzyczał Ananiasz. Znajdę tylko okulary i już sobie idę! Ale najbardziej rozwścieczony ze wszystkich był Alcest, bo kanapka, którą właśnie wyczyścił, znowu upadła na piasek i znowu masłem na dół. Nigdy go nie widziałem w takim stanie. Był cały czerwony i gryzł w nogę starszego chłopaka, który tłukł po głowie Kleofasa, a Kleofas rzucał mu piaskiem w oczy. W tym czasie inny starszy chłopak odrzucił mój prawy but daleko od kupy piasku. Mieliśmy niesamowity ubaw, kiedy pędem przyleciał Rosu. Co to ma znaczyć? Krzyknął. Natychmiast przestańcie, ustawcie się w pary. Wyłaźcie z tej kupy piasku, jak wam nie wstyd. Mówiłem wam, że jestem odpowiedzialny za tę kupę piasku. Spójrzcie mi w oczy, wszyscy. Zostaniecie ukarani. No już, ustawiacie w pary. Zobaczyliśmy, że lepiej się nie wygłupiać, więc wszyscy żeśmy wyszli z kupy piasku, żeby ustawić się w pary. Rosół był naprawdę zły, bo wszędzie było pełno piasku. Na podwórku, w naszych kieszeniach, w butach i na twarzach. Jedyne miejsce, gdzie już nie było piasku, to była kupa piasku.